Myślę, że w tych warunkach, jakie były, dobry mecz obu zespołów. Ja z postawy swoich chłopaków jestem bardzo zadowolony, szczególnie za drugą połowę, gdzie uważam, że żeśmy byli zdecydowanie lepszym zespołem. Dominowaliśmy, kontrolowaliśmy grę. Jeden błąd, jedna strata piłki, jedno wyjście z kontry zespołu gospodarzy, stracona bramka, ale zespół dobrze zareagował, nadal próbował, mieliśmy swoje sytuacje. Brakło troszeczkę, pewnie i umiejętności, i trochę szczęścia, ale tak jak powiedziałem na początku, uważam, że zostawimy po sobie bardzo dobre wrażenie. To jest tak, że i Siarka ma drugi zespół, i mamy drugi zespół. My graliśmy ostatnio z Mielcem, który też ma drugi zespół, a więc są ci chłopcy, grają raz tutaj, raz tu, ale dzisiaj trzeba przyznać, że i w jednym, i w drugim zespole grali chłopcy, którzy mają potencjał, potrafią grać w piłkę, i to było naprawdę ciekawe widowisko. Mecz tak jakby na spokoju przeanalizować teraz, to taki mecz na remis, ale mecz bardzo fajny, bardzo miło się to, przyjemnie się to oglądało dla trenerów, myślę, dla ludzi, którzy byli, to naprawdę fajny mecz na niezłym poziomie, mimo że juniorski, ale na niezłym poziomie. Wiadomo, to derby, chłopacy jeszcze bardziej są, że tak powiem, nakręceni, natomiast było, nie było złośliwości, nie było żadnego chamstwa, było dużo walki, w ślizgu, fajna pogoda do grania, no przyjemność oglądać ten mecz, być trenerem tej drużyny w tym momencie i cieszą 3 punkty, natomiast faktycznie tak w przebiegu meczu, patrząc na tą końcówkę, na tą sytuację, szczególnie w końcówce, gdzie Stalówka miała 100% sytuację, no to ten remis byłby sprawiedliwszy. Ale cieszycie się. Cieszymy się bardzo, było słychać, chłopcy naprawdę są zadowoleni. Fajny początek sezonu. Dużo chłopaków, mówię, 2002 rocznik, 2001, więc ci, którzy jeszcze za rok są juniorami, kilku, 2000. Taka fajna mieszanka, mówię, starszych, młodszych, ale naprawdę warto z nimi pracować i oby tak dalej. I chłopcy grają i w drugiej drużynie Siarki, w seniorach. I grają w juniorach młodszych, także mają dużo grania. Chyba to o to chodzi w tym wszystkim. Lubią to, mają możliwość właśnie jak najwięcej tych meczów rozegrania i wygrywają. Zarówno i w juniorach młodszych mamy tam komplet punktów. Tutaj wygraliśmy też już 2 mecze, także jesteśmy zadowoleni z początku sezonu.